87 meczów i 2 strzelone gole. To dorobek najbardziej znanego piłkarza Olimpii. Za trenerem piłkarskiego przedszkola wysłano nawet list gończy. Tego golkipera przedstawiać już nie trzeba. Po prostu Michał Wróbel. Przybył do Olimpii w lipcu ubiegłego roku, grając wcześniej m.in. w Widzewie oraz Pogoni Szczecin, notując na boiskach Ekstraklasy łącznie 58 występów. W rundzie jesiennej w biało-zielonych barwach rozegrał 13 meczów Bartosz Fabinia. Jest wychowankiem juniorskich zespołów Nadwiślanina oraz Olimpii. Na zapleczu Ekstraklasy zadebiutował w meczu przeciwko Flocie Świnoujście. Zimą był na testach w drugoligowym Radomiaku Radom, ale ostatecznie postanowił zostać w Grudziądzu. Daniel Osiecki. Najmłodszy z bramkarzy, ale mający na swoim koncie występ w rozgrywkach pierwszej ligi. W 2013 roku wybiegł na kilka minut w meczu ze Stominem Olsztyn. Na co dzień jest również trenerem najmłodszych roczników z piłkarskiego przedszkola. Jędrzej Woźniak. Były zawodnik m.in. Widzewa oraz Legii. Właśnie przeciwko swojemu byłemu klubowi ze stolicy strzelił gola dla Olimpii w ćwierćfinale Pucharu Polski. Popularny Banan do tej pory w Grudziądzu zagrał w sumie 26 razy, zdobywając 2 gole. Adam Banasiak. Jest zawodnikiem młodzieżowych reprezentacji Polski. Do Grudziądza trafił przed tym sezonem z Lechii Gdańsk. Dla młodego obrońcy jesienny pojedynek z Arką Gdynia był z pewnością jednym z ważniejszych w jego dotychczasowej przygodzie z piłką. Adrian Bielawski. Dla doświadczonego stopera będzie to kolejna runda w zespole Olimpii. Były zawodnik m.in. Odry Wodzisław Śląski w klubie przy Piłsudskiego 14 zaprezentował się do tej pory 55 razy. Przed Państwem Marcin Staniek. Jest rodowitym warszawiakiem mającym za sobą grę m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szczecinie. Dla Olimpii strzelił zwycięską bramkę w pucharowym meczu z Lechem Poznań, wprawiając w euforię całe miasto. Marcin Woźniak. To nowy gracz w talii Dariusza Kubickiego. Młodego obrońcę wykonującego atomowe rzuty wolne chciał belgijski Genk, jednak on sam zdecydował się na przejście z GKS-u Jastrzębie do Olimpii Grudziądz. Przed Państwem Mateusz Wrana! Sympatyczny piłkarz pochodzący z kraju naszego południowego sąsiada, Słowacji. Jest wychowankiem Tatrana Presow, ale do Olimpii trafił z klubu polskiej ekstraklasy pod Beskidzia Bielsko-Biała. W biało-zielonych barwach zanotował 15 spotkań. Michał Peter Bućko. Jest jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w drużynie. W swojej karierze grał m.in. w ŁKS-ie, Pogoni Szczecin, Zagłębiu Lubin oraz Arce Gdynia. To jego drugi sezon w barwach Olimpii. Michał Łabęcki. Urodzony we Wrocławiu obrońca trafił do Olimpii w 2012 roku. Były zawodnik Zagłębia Lubin również ma za sobą grę w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Podstawowy boczny obrońca biało-zielonych zanotował w grudziąckiej drużynie 45 spotkań. Robert Pisarczuk. Jeden z najmłodszych zawodników włączonych do kadry pierwszego zespołu. Dla środkowego obrońcy priorytetem jest szkoła, ale on sam liczy, że zajęcia ze starszymi kolegami pozwolą mu na rozwój piłkarskich umiejętności. Mikołaj Pankowski. Kapitan Olimpii Grudziądz. W swojej karierze zanotował 124 mecze na poziomie ekstraklasy, grając m.in. w ŁKS-ie oraz Krakowie. To jego trzeci sezon w klubie z Grudziądza, gdzie zagrał już 62 razy. Dariusz Kłus. W tym sezonie do siatki rywala trafił już 5 razy. Były pomocnik m.in. Zagłębia Sosnowiec oraz Sandecji Nowy Sącz. Na liczniku ma już na swoim koncie 47 występów i 7 strzelonych bramek dla drużyny z Grudziądza. Dariusz Gawęcki.
Od początku jest graczem podstawowej jedenastki Olimpii, dzięki czemu zagrał już w 44 spotkaniach. Pod Beskidzie oraz Lechia Gdańsk. W tych klubach grał w Ekstraklasie i z pewnością na ten poziom chciałby jeszcze wrócić. Przed Państwem Maciej Rogalski. W przeszłości grał m.in. w Śląsku Wrocław, łódzkim klubie sportowym Jagiellonii, Górniku Zabrze, belgijskim Mons i greckim Iraklisie. Przez kibiców został uznany najlepszym pomocnikiem rundy jesiennej. Robert Szczot. Objawienie poprzedniego sezonu w barwach Stobilu Olsztyn. Jego dobra gra zaowocowała transferem do Grudziądza, ale tutaj jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości. Łukasz Suchocki. Legionista z krwi i kości walczący teraz dla Olimpii. W barwach klubu z Nadwisły zagrał już 54-krotnie, w większości w podstawowym składzie. 3 strzelone jesienią gole to dobry prognostyk przed zbliżającą się rundą wiosenną. Marcin Smoliński. Kolejny młodzieżowiec w zespole pierwszoligowej Olimpii. 18-letni pomocnik zaliczył już w poprzednim sezonie debiut na boiskach zaplecza Ekstraklasy w spotkaniach przeciwko Miedzi Legnica oraz Zawiszy Bydgoszcz. Bartosz Fafiński. Następny z wychowanków Olimpii, który walczy o miejsce w składzie. 19-letni pomocnik ogrywał się już w Chemiku Bydgoszcz oraz Mateci Łabiszy. Teraz ma zamiar walczyć o punkty dla Olimpii nie tylko w rezerwach, ale też na pierwszoligowym froncie. Bartosz Śmietanko. Zawodnik pozyskany z Rodła Kwidzyn. Przed przyjściem do Grudziądza grał w Olimpii Elbląg oraz Lechii Gdańsk. Młodzieżowiec, który do tej pory w biało-zielonych barwach zanotował 5 występów. Mateusz Górka. Drugi z nowo pozyskanych piłkarzy w zimowej przerwie. Jest wychowankiem juniorskich ekip z Głogowa, a do Grudziądza trafił z nieistniejącej już drużyny drugoligowego KS-u Polkowice. Konrad Kaczmarek. Jest wychowankiem Piasta Iłowa, ale jeszcze w wieku juniora trafił do Zagłębia Lubin. Ma już spore doświadczenie, bowiem łącznie w Ekstraklasie zagrał 44 razy, strzelając jednego gola. Przed Państwem Adrian Rakowski. Jest królem strzelców poprzedniego sezonu rozgrywek pierwszej ligi. Z powodu urazów nie mógł w pełni wykorzystać swojego strzeleckiego instynktu, ale dobrze przepracowany okres zimowy może przyczynić się do dobrych wyników w rundzie rewanżowej. Maciej Kowalczyk. W ciągu kilku sezonów zdobył dla Olimpii 42 bramki, w tym jedną z Legią Warszawa, sensacyjnie wyprowadzając przy Łazienkowskiej pierwszoligowca na prowadzenie. Na liczniku ma już 126 meczów w barwach klubu z Grudziądza. Piotr Ruszkul. Bezcenne ogniwo w zespole Olimpii Grudziądz. Jego upór i walka nieraz podnosiły drużynę z kolan. Napastnik ten w biało-zielonych barwach do tej pory zdobył 21 goli, w tym 6 minionych jesieni. Przed Państwem Adam Cieśliński.